nie bardzo bym prosiła, abyśmy uczcili chociaż chwilą ciszy tych, którzy odeszli w tym roku, a przede wszystkim Stefana Skadzielińca-Mielca. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. A teraz proszę Państwa, przystąpimy do następnej ciekawej rzeczy. To jest wręczenie brawertonów. W pierwszej kolejności poproszę kolegę SP9NSV-a. A, ale wiesz co? Zapraszam, zapraszam. Wszystko już zebrał tutaj. Tak, on już wszystko zbiera po kolei. Fotograf, tu masz dyplom, tu masz do tego. Tu moje biuro. Gdzie jest ten? Moment, bo tutaj mamy pełne przeszkody. Jeszcze chciałbym ludzi do niego nie powiesić. Dlatego, że bo ja Jurek był, Stefan. Bardzo poproszę teraz prosimy o spokój kanclerza, aby zabrał dalszy. Aby zabrał dalej głos. Proszę bardzo. Przeczytaj nam za co. Zaraz, bo chciałbym, żebyście wszyscy uciszyli. O, bardzo dobrze. Za wybitne osiągnięcia sportowe w zawodach na telegrafii w 2018 roku. Prezes oraz kapituła sportowa niniejsza. Andrzej, SP9 ADU. Za wybitne osiągnięcia sportowe. Z okazji właśnie Świąt Bożego Narodzenia jest to spotkanie, o czym świadczą też te okładki. To bardzo bym prosił, żebyśmy najpierw może wysłuchali opisu tego wydarzenia, które świętujemy już od przeszło 2000 lat. My chrześcijanie. I niech ono nas prowadzi w klimat tego świętowania. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie wyszło zarządzenie cesarza Augusta, aby spisać mieszkańców całej ziemi. Pierwszy ten spis odbył się za urzędowania Kwiryniusza w Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł również Józef z galilejskiego miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, które się nazywa Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, aby zapisano go razem z żoną Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania i powiła syna pierworodnego i zawinęła w pieluszki i położyła w żłobie, ponieważ nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tejże okolicy pasterze pełnili straż nocną i czuwali nad swoim stadem. I stanął przy nich anioł pański i ogarnęła ich jasność Pana i bardzo się przestraszyli. A anioł zaś powiedział do nich, nie bójcie się, bo zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A oto znak dla was. Znajdziecie niemowlę zawinięte w pieluszki i położone w żłobie. Nagle przy aniele zjawiło się mnóstwo wojska niebieskiego, które wielbiło Boga mówiąc chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Kiedy aniołowie odeszli do nieba, pasterze mówili między sobą, chodźmy razem do Betlejem i zobaczmy, co się tam stało, a co nam Pan objawił. Amen. Drodzy, dla nas te słowa powinny mieć taki szczególny wyraz. Przede wszystkim mówią ciągle przez te ponad 2000 lat
o dziwnej tajemnicy, którą trudno jest zrozumieć, wielu ludzi mi w ogóle nie akceptuje, co to za Bóg, który się staje człowiekiem, który się rodzi, przychodzi na świat w jakiejś stajni. Są to rzeczy, które w normalnym takim ludzkim rozumieniu się nie mieszczą. Można je przyjmować oczywiście tylko i wyłącznie wiarą, którą nam przodkowie przekazywali i ciągle jest nam przekazywana z pokolenia na pokolenie. W każdym bądź razie to, co zostało wtedy przyniesione ludzkości, trwa nadal. Wezwanie do pokoju, do radości, do szczęścia. Nie tylko wezwanie, ale także uzdalnianie do tego, żeby człowiek, który z natury swojej jest słaby, jest oczywiście podatny na zło i skażony tym złem, żeby jednak mógł wprowadzać w normalnych warunkach codziennych, życiowych właśnie te wartości, jakimi są radość, pokój, wzajemna miłość, wzajemna pomoc. Tego nas uczy przede wszystkim to pokorne dziecię. Mówimy, że jak człowiek bierze na ręce małe dzieciątko, takie, co się niedawno urodziło, już troszkę ma, bo takie, co się ledwo co urodziło, to może przestraszyć, prawda, swoim wyglądem, ale później to czy chcemy, czy nie chcemy, to jakoś nas to rozczula, prawda, jakoś sprawia, że człowiek się staje taki bardzo delikatny wtedy. No i czego my sobie możemy życzyć? Żeby wspominanie tego wydarzenia, bo to jest wspominanie, no też sprawiło, żebyśmy po prostu tak potrafili się otworzyć na taką dobroć. Ja myślę, że ja to tak w tym roku już miałem okazję składać niektórym osobom życzenia, to życzyłem sobie i innym tego, żebyśmy może mimo naszego wieku, nawet jak się ma tyle lat co pan Jurek, spróbowali na chwilkę stać się dziećmi, to znaczy przypomnieć sobie to, co najwcześniejsze, co możemy sobie przypomnieć, jak wtedy przeżywaliśmy Boże Narodzenie. Co nas wtedy cieszyło, prawda? Jakie to było dla nas przeżycie? Myślę, że gdzieś to tam, te pierwsze Boże Narodzenia gdzieś są w naszej pamięci i one mogą nam przypominać, no jak bardzo może zmieniło się dziś nasze przeżywanie. Ze względu na wiele okoliczności, na świat, w którym żyjemy, na wartości, na zamieszanie, na zaspieszenie, wszystko to, co może, ale co nie znaczy, że nie można sobie siąść przy wigilijnym stole i przypomnieć i jakby na nowo przeżyć to, prawda? To się nigdy tak samo już tego nie przeżyje, to jest jasne. Ale wspomnienie tego może już naprawdę dużo dać takiej wewnętrznej radości, pokoju, serdeczności, które są jednym z celów tych świąt, które razem przeżywamy. Dość przemów. Pobłogosławimy teraz opłatki i będziemy sobie składali życzenia, jak tam kto będzie chciał i mógł, mając świadomość, że najlepszym życzeniem jest to, co będziemy robili. Dzielili się chlebem, prawda? Łamali się chlebem, który wyraża łamanie się wszystkim, co dobrego mamy, wszystkim, co potrzebne, wszystkim, co możemy dać drugiemu człowiekowi. To jest tylko symbol, ale symbol właśnie takiego łamania się dobrem. No i dla wielu chrześcijan na świecie jest to też symbol oczywiście tej przedziwnej obecności Chrystusa pod postacią chleba. Niech to będzie takie doświadczenie, właśnie kolejny symbol, znak, który nam przypomina i zachęca nas do dzielenia się z innymi, do bycia dla siebie. My jako ta rodzina krótkofalarska, czy tu jako oddział, prawda, na pewno też stanowimy pewną wspólnotę ludzi, którzy się dzielą swoimi talentami, swoim czasem, swoimi umiejętnościami i też chyba wzajemnie tworzymy jakieś dobro i w świat idzie to dobro poprzez falę eteru w taki czy w inny sposób. Jestem strasznie gadła, proszę wybaczyć. Bardzo pięknie. Dobrze. Panie Boże Wszechmogący, prosimy Cię, abyś pobłogosławił te opłatki. Niech one nam przypominają nieustannie o tym, że powinniśmy być jak chleb. Jak mówił święty brat Albert, że każdy z nas powinien być jak chleb pokrojony na stole leżący, z którego każdy głodny może się posilić. Sprawa, by nasze życie było dla innych takim pokarmem,
żeby inni mogli korzystać z naszego doświadczenia, z naszej dobroci, z naszej pomocy, z tego wszystkiego, co mamy i czym możemy się razem z innymi dzielić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I zachęcam do składania sobie życzeń. Pani prezes będzie rozdawać, czy ja przejdę? Proszę. A dobrze. Przekazywać? Tak, proszę. Zdrowia przecież. Dalej się podajcie. Dalej. Jak najdłużej zbierzesz, ale się oddaje. No nieodwrotnie. Ja mam przynajmniej dwie zasady. Pierwsze, że lepiej niż zrobią młody większy bogaty niż inny. Bardzo ci dziękuję. A drugie, że jak człowiek rano wstaje i nic go nie boli, to nie zumarł. To znaczy, że zumarł. Dobrze, to ja życzę, bo jego kurka jest. Nie był też wolny, żeby Pasterze, grają w koście dzieciom, też u nami, że koła dały.
specjalnie, że tak powiem, słówko do nas, to najpierw witamy serdecznie naszego pana wójta. Chyba znacie wszyscy pana wójta, bo kolejną kadencję nam posługuje tutaj, w tej naszej gminie Lubień. Bardzo serdecznie go witamy. Nie wiem, panie wójcie, może słówko do nas zachęty. Potrzymania na dół, bo nie. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Oczywiście bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym 25. srebrnym spotkaniu Was tutaj, jako tej rodziny takiej krótkofalowców, rodziny, która mam nadzieję, że przetrwa kolejne 25 lat na 50-lecie się umawiamy. Naprawdę w imieniu swoim, jak również myślę społeczności tutaj naszej gminy chciałem jeszcze raz życzyć udanego tego roku 2019, aby w tych swoich osobistych, zawodowych, jak również tej waszej pasji sprzyjało szczęście, panu błogosławi i wszystkiego najlepszego i do zobaczenia za rok. Dziękujemy. Mamy też wśród nas prezesa. Dobrze, teraz mi zaśmiło. PTTK, oddział Miśnienice, Lubomir, dokładnie chyba tak się ten oddział nazywa. Serdecznie witamy i zapraszamy może pan prezes do nas służbą. Tak, ja dziękuję serdecznie za zaproszenie. Akurat byłem już zaproszony w tamtym roku, też jako funkcji prezesa w tym roku udało mi się przybyć do Państwa tutaj. Jestem pierwszy raz, jak jestem takim nowicjuszem. Rzeczywiście tak, na Kudłaczach. Przepraszam Państwa, czy ktoś ma kieliszek, auto? Siedemdziesiąt osiem.